Siema, Grażyna Kibolska, Piknik TV. Zapraszam Was na kibolskie relacje z 34. kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Zawisza pod stadionem. Ostatnia oprawa młodych wilków. Lechici w Gdańsku. Zapraszam na piknik. Skłóceni z właścicielem klubu kibice Zawiszy, którzy od roku nie przychodzą na stadion, postanowili na mecz z Górnikiem Łęczna zawiesić protest. Ogłosili, że pojawią się na piątkowym spotkaniu, ale nie po to, by wspierać drużynę, tylko podziękować bramkarzowi rywali Sergiuszowi Prusakowi. Golkiper gości opowiedział się bowiem po ich stronie podczas poprzedniego meczu w Bydgoszczy. W przerwie spotkania zdjął bramkarską bluzę i pokazał koszulkę z napisem: "Nie ma, że boli, Zawisza to klub kiboli". Osuch na wieść o tym, że na mecz wybierają się kibole, w czwartek ogłosił, że bilety na mecz z Łęczną będą sprzedawane po 150 i 200 zł. Jednak nie jest to cena dla wszystkich. Dla tych, którzy w 2015 roku byli na meczach zespołu Mariusza Rumaka, przewidział zniżkę w wysokości 90%. Kibole Zawiszy spotkali się pod stadionem, aby podziękować Sergiuszowi Prusakowi za jego postawę w stosunku do sytuacji będącej obecnie w klubie. Oprócz tego wyrazili swoje niezadowolenie w kierunku Pinokia, kibiców Sukcesu i Białych Kasków. Po jakimś czasie ci ostatni otoczyli wszystkich i zaczęli każdego po kolei legitymować. Nie obyło się bez pałowania kibiców i wypisywania mandatów za byle przewinienie. Na trybunach bydgoskiego stadionu zasiadło jakieś 2000 osuchofanów. Torcida dobrze oflagowała klatkę dla gości, gdzie zameldowało się jakieś 500 głów z Zabrza. Górnicy prowadzili doping przez całe spotkanie z małą ilością bluzgów na rywali. Kibice Śląska w tym dniu frekwencją nie zaskoczyli. W swoim munie wywiesili kilka flag i dopingowali swoich kopaczy przez całe spotkanie. We Wrocławiu zasiadło niecałe 6 tysięcy widzów. Koroniarze na sektorze gości w Krakowie zameldowali się w ponad 200 głów. Na płocie wywiesili kilka flag. Kibice Pasów pojawili się w swoim młynie z kilkoma flagami oraz transparentem dla zmarłego niedawno kapelana Krakowi. Ten mecz na stadionie przy Kałuży zgromadził ponad 6 tysięcy widzów. Sportowcy na meczu ze swoją byłą zgodą wywiesili kilka flag, a w drugiej części spotkania zaprezentowali okazjonalną oprawę składającą się z transparentu. Ostatnie 60 sekund szczęścia, sektorówki 1948 i masy rac oraz świec dymnych. Tym samym grupa ultrasów Pogoni Szczecin Młode Wilki tą oprawą pożegnała się z kibicowską Polską i zakończyła swoją działalność. Tego dnia na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów. W Białymstoku zameldowały się 152 osoby reprezentujące Wisłę. Na ten daleki wyjazd nie zabrali żadnych flag. Ultra tego dnia wypełniła się po same brzegi. Na mecz z Wisłą wszyscy przyszli w pasiakach, co dało bardzo dobry efekt wizualny. Grupa UJB na to spotkanie przygotowała kilka prezentacji. Pierwszą oprawą, jaka pojawiła się na dwóch trybunach, była kartoniada w barwach, nawiązująca do obchodzonych w tym roku 95 lat Jagiellonii. Następnie pojawiła się sektorówka w towarzystwie transparentu. Podziwiaj piękno w ciszy lub ogarnij koc gaśniczy. Do tego odpalono mnóstwo pirotechniki, machano flagami na kijach oraz podniesiono niemalże na całym stadionie koszulki pszczółki. W Białymstoku pojawiło się ponad 16,5 tysiąca widzów. Thank you.
Goście z Bielska Białej na sektorze w Gliwicach pojawili się w ponad 30 głów z jedną flagą. Gospodarze tradycyjnie już wywiesili kilka flag na swoim sektorze i dopingowali Piasta przez całe spotkanie. Na tym meczu zasiadło ponad 4000 widzów. Lechici do Gdańska wybrali się dwoma specjalami. W klatce zameldowali się w 1540 głów, w tym 301 arkowców. Na płocie wywiesili kilka flag oraz transparenty dla swoich ziomków. Kolejarz przez całe spotkanie prowadził dobry doping, a pod koniec meczu zaprezentował oprawę. Składała się na nią sektorówka z lokomotywą z herbem oraz transparenty na dole i górze sektora. Od miasta do miasta po mistrzostwo i basta. Później płótno zjechało, a sektor rozświetliły race. Lechiści szczelnie wypełnili dolną część sektora najwierniejszych fanów. Na płocie wywiesili sporo flag i prowadzili doping przez całe spotkanie w towarzystwie powiewających flag na kijach. Ten mecz w Gdańsku obejrzało niecałe 24 tysiące widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. Podczas poniedziałkowego meczu pomiędzy Ruchem Chorzów a GKS-em Bełchatów stawiło się 59 kibiców gości. Fani brunatnych przywieźli ze sobą tylko jedną flagę – Gieksa. Pod koniec spotkania z sektorów gospodarzy wybiegło dwóch fanów, którzy przeprowadzili próbę skrojenia flag bełchatowian. Niebiescy tradycyjnie dobrze oflagowali swoje sektory i przez całe spotkanie niósł się głośny doping. Tego dnia na Cichą przybyło niecałe 5 tysięcy widzów. Kolejka Ekstraklasy za nami. Sezon dobiega końca i już niedługo okaże się, kto zostanie mistrzem Polski. Przed nami jeszcze 3 kolejki, z których relacje jak zawsze będziecie mogli zobaczyć na Piknik TV. Żeby być na bieżąco, wystarczy zalajkować nasz profil na fejsie oraz subskrybować nasz kanał. Na razie, kibole!